Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku z tej strony Władek. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Ja prowadzę kanał o tematyce beauty, jest to przede wszystkim makijaż, czasami pielęgnacja, a czasami różne zabiegi kosmetyczne, więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilką, zachęcam Was do subskrypcji. Natomiast dzisiaj, kochani, pobawimy się moim najnowszym zamówieniem. Mam dwa produkty do przetestowania z Charlotte Tilbury, więc to będzie nasza jakby główny punkt, główna atrakcja dzisiejszego filmiku. Zobaczymy, czym się te rzeczy sprawdzą i przekonamy się, czy są warte tych znowu niebotycznych pieniędzy, jakie trzeba płacić za Charlotte. Więc jeżeli jesteście tych produktów ciekawi, które zapewne widzieliście już na miniaturce, to zachęcam do oglądania dalej. Żeby ten odcinek był szybki i skupiony na jednym temacie, stwierdziłem, że wykonam makijaż mojej cery przed nagrywaniem. Ogólnie wykonałem go już dość dawno temu, byłem na zakupach w sklepie z Marcinem i z psami, więc jakby nie jest to już pierwsza świeżość tuż po nałożeniu. Natomiast wszystko trzyma się na razie ładnie i testuję nowe produkty, które będę Wam pokazywać w niedzielę i na temat tych produktów wtedy dopiero będę się wypowiadać, ale na razie zapowiada się całkiem nieźle i ustawcie kalendarze, w niedzielę również będzie rozdanie z fajnymi moim zdaniem produktami. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i mam nadzieję, że będziecie brać udział w właśnie tym rozdaniu. Natomiast przechodzimy do produktów z Charlotte Tilbury. I moim pierwszym produktem jest Pillow Talk Lip and Cheek Glow. I jest to róż kremowy, który ma się nadawać do róż. W sensie jest to produkt tak naprawdę, który się ma nadawać do aplikacji na usta jako taki balsam koloryzujący i również jako róż na policzki w wersji kremowej. Ja mam go w odcieniu Color of Dreams, czyli że jaśniejszym z dwóch. Jest to ogólnie bardzo świeży produkt. Produkt teoretycznie limitowany, tak było napisane na stronie. Pojawił się, tak jak mówię, przed chwilką. Ma dwa kolory, ale one są szalenie podobne, dlatego wybrałem ten jaśniejszy, ponieważ jestem dość blady. Ja już oczywiście zamoczyłem palce w nim, kiedy do mnie na świeżo przyjechał, natomiast nie aplikowałem go na policzki i aplikowałem go sobie delikatnie na usta, żeby zobaczyć, jak na nich wygląda. Po prostu byłem za bardzo ciekaw, żeby czekać. Natomiast na całej twarzy makijażu go nie miałem, więc przejdziemy do aplikacji tego różu, a następnie przejdziemy do produktu numer 2, które Wam też za chwilkę opowiem. Myślę, że zacznę od ust, bo to już jest coś, co testowałem, coś, co wiem, że się sprawdza. I często jest tak, że te produkty do ust i do oczu, przepraszam, do twarzy, są dobre, albo ewentualnie są lepsze, albo w jednym zadaniu, albo w drugim zadaniu. Przekonamy się, jak będzie tutaj, dlatego że jeżeli chodzi o usta, to ten produkt jest całkiem ok, ma właśnie taką konsystencję balsamu nawilżającego i daje bardzo, bardzo małą ilość koloru. Nie wiem nawet, czy będziecie w stanie zobaczyć na moich ustach, bo ja mam w miarę intensywny kolor własny ust. Natomiast ja wcześniej miałem mój ulubiony balsam, w sumie balsam, taki tint do twarzy. Przepraszam, że się tak odsunąłem, ale otwierałem szafkę i potrzebowałem się jakby usunąć z drogi. Miałem taki tint z The Body Shopu. No i on, o ile moim zdaniem bardzo fajny jest właśnie na usta, to nie podoba mi się absolutnie na twarzy, więc mam nadzieję, że skoro ten będzie fajny na usta, wolałbym jednak, żeby to był bardziej róż niż produkt do ust, więc liczę, że będzie dobry i w tym, i w tym. Na ustach na razie jest ok, chociaż dla mnie troszeczkę przy moim własnym kolorze ust, nie wiem, czy to się nie mija z celem, bo po prostu, tak jak mówię, są intensywne. Jeszcze może Wam pokażę swatch, jak wygląda ten produkt na skórze, zanim nałożę na policzek, ale ogólnie możecie na pewno zauważyć, że jest bardzo taki transparentny i mam nadzieję, że też nie będzie za tłusty na tej skórze, bo jednak no jest on taki, wiecie, jak balsam. Więc za chwilkę się przekonamy. Myślę, że najlepszą metodą aplikacji będzie palec. Czas na test. Chwila prawdy. Starałem się nie pudrować. Między innymi dlatego ten makijaż też się szybciej u mnie znasza, ale wiedziałem, że właśnie będę nakładać kremowy róż, a je lepiej nakładać na coś, co nie jest przypudrowane. Na pewno daje też glow na skórze zdecydowanie, ale to kwestia tego, że jest to produkt nawilżający, jak taki balsam, więc tutaj się tego nie dziwię. Natomiast też nie jest bardziej lepki, bo bałem się, że będzie na twarzy mega taki lepki. Nie jest bardziej lepki niż moja skóra, po prostu nie przypudrowana po odkładzie. Więc to jest fajne, czyli że nie jest najgorzej. W sensie z tym, jak on jest w wykończeniu. I też nie jest najgorzej, jeżeli chodzi, ładnie się rozłożył. Kolor bardzo delikatnie się tutaj zbuduje. Zobaczymy, czy jestem w stanie go dołożyć trochę więcej.
ale moim zdaniem efekt jest właśnie taki bardzo delikatny, bardzo naturalny. Mi się podoba jak na chwilę obecną. Ogólnie ja kupiłem i to zamówienie też z Charlotte u mnie wyszło ode mnie, dlatego że zobaczyłem, że ten róż jest limitowany. Gdyby nie był, podejrzewam, że dużo dłużej się bym zastanawiał na temat tego, czy chcę go kupić. Tak samo jak się właśnie zastanawiałem na temat produktu, który za chwilkę będziemy testować. Gdyby nie był limitowany, pewnie bym się powstrzymywał dalej, natomiast jak już zobaczyłem, że jest limitowany, to się rzuciłem jak szalony, bo stwierdziłem, że to jest jedyna okazja, żeby go złapać. Natomiast czy ja bym go Wam bardzo polecał? No wiecie, jest ładny, jeżeli lubicie Charlotte, pewnie, czemu nie? No ale jak zawsze Wam powiem, nie jest to produkt obowiązkowy w posiadaniu. Natomiast podoba mi się, jak wygląda. Bardzo mi się nawet podoba. Uważam, że nie jest za błyszczący też na to, żeby nakładać go na środku twarzy, przynajmniej wiecie, bo za chwilkę go zapudruję, więc... Jak na razie, Color of Dreams, tak to się nazywa? Color of Dreams, róż Charlotte z serii Pillow Talk Lip and Cheek Glow jest przeze mnie zaakceptowany. Myślę, że jest w porządku, ale wiecie, nie leciałbym do sklepu po niego i nie szalał od razu, że muszę go mieć. Przepudruję sobie teraz środek twarzy delikatnie. Bardzo ładnie. Bałem się trochę, że przez to, że jest taki kremowy, że on się przyczepi mi, w sensie puder za bardzo do niego, nie będzie chciał się ładnie rozprowadzić. A jak widzicie, wszystko się przykryło, spokojnie zmatowiło, a kolor nadal przybija bardzo ładnie spod spodu. Uważam, że do takiego mega naturalnego makijażu, wiecie, rozprowadzone palcem, bez większego starania się, jak najbardziej na tak. Jeszcze będę chciał ten róż potestować na pewno z jakimś pędzlem może, albo z gąbeczką, ale na chwilę obecną jestem na tak. Usta jak usta. Myślę, że u mnie to większego znaczenia nie zrobiło, w sensie nie zrobiło większej różnicy, więc przede wszystkim policzki, ale jest całkiem nie najgorzej. Natomiast jeżeli chodzi o róże, nie wiem po co go w ogóle zamówiłem, dlatego że zamówiłem ostatnio, pokażę Wam. Też przepraszam, że tak się chowam, ale musiałem się schylić. W ostatnim filmiku z Marcinem mówiłem, że poszukuję paletki róży z Makeup Forever. I bardzo Wam dziękuję za pomoc, bo jedna z Was napisała mi link, podała po prostu w do brytyjskiej strony i mam tą moją wymarzoną paletkę z różami. Dziękuję serdecznie. Kosztowała ze dwa razy drożej, niż by była, gdyby była dostępna w Polsce, ale nie jest. A zależało mi na niej na tyle bardzo, że pieniądze tutaj nie grały roli. Więc cieszę się bardzo, dziękuję bardzo. Jak na razie też się nie ubawiłem i jestem nią zachwycony, ale nie będę o niej dużo Wam opowiadać, bo i tak nie jest dostępna, więc po co Wam robić na nią ochotę. Natomiast właśnie zamówiłem ją jakby po Charlotte Tilbury i pewnie gdybym zrobił to przed, to już ta Charlotte Tilbury nie byłaby mi totalnie do niczego potrzebna. Natomiast mam ją, będę starał się używać i nią cieszyć. Dobra, no i teraz dostaje nam produkt numer 2 i to jest też produkt, który mnie bardzo, bardzo ciekawił. Jest to, słuchajcie, opakowanie ogromne. Jest to Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer. Ja mój zamówiłem w odcieniu 1 Fair i troszeczkę się boję, dlatego że tu jest kompakt. Ogólnie kompakt jest przepiękny. Swoją drogą, to jest ta sama formuła, co formuła pudru, ale możecie zobaczyć na różnicę w rozmiarze opakowania. To opakowanie ma 16 gram, jest dwa razy większe od pudru. I jeszcze jedna rzecz. Ten kompakt tutaj w środku, możecie zobaczyć właśnie dlaczego się boję, o ile to powiedziałem już. On jest dość jasny i mam nadzieję, że będzie na mojej skórze widoczny. Zobaczymy. Wydaje mi się, że powinien być. Po prostu nie będzie jakoś bardzo mocno mnie opalać. Ale co jest fajnego w tym produkcie, to to, że nareszcie jest wymienny. Czyli, że jak mi się skończy, w co wątpię, bo to jest jakby ogromny bronzer, mogę sobie, zaraz znajdę jakąś igiełkę, wypchnąć ten bronzer ze środka. Widzicie? Mogę go wypchnąć ze środka i wymienić na inny kolor, na nowy kolor albo... Nie wiem, wsadzić tutaj coś innego, więc na pewno fajnie, że ten kompakt nie będzie później do wyrzucenia, tylko będzie można go wykorzystać. Natomiast, tak jak mówię, mamy tutaj kolor numer 1 i mam nadzieję, że on będzie dla mnie dobry. Nie pudruję boków twarzy, zobaczymy jak to się przyjmie też na nieprzepudrowanej twarzy. Ogólnie, tak jak powiedziałem, formuła jest ta sama, więc powinien być bardzo jedwabisty. On w dotyku jest jedwabisty, ale mam wrażenie, że troszeczkę mniej się kruszy od pudru. Natomiast... No, nie wiem, czy będzie go w ogóle widać na mnie.
Jeżeli będzie fajna formuła, a kolor będzie za bardzo nie taki, to po prostu domówię sobie ciemniejszy kolor, a tym najwyżej będę pudrować ciemne karnacje. Zobaczymy. Nabieram go na pędzelek. I jedziemy. Nic nie widzę. A nie nabieram go wcale tak mało. Mam wrażenie, że efekt jest tak delikatny, tak cholernie delikatny, że ten bronzer naprawdę by się nadawał dla osób, które są bardzo blade, które potrzebują delikatnego ocieplenia, bo jest to jakby mimo wszystko bronzer ciepły, które potrzebują delikatnego ocieplenia cery. Natomiast no, trzeba być ekstremalnie do niego bladym, bo ja naprawdę go już nabieram aktualnie na pędzelek niemało, przez to, że on zwyczajnie się na mnie tak rozkłada, że go nie widać. I nadal go nie widać, więc popełniłem błąd z tym kolorem. Ale miałem wrażenie też, że przeskok między kolorami był dość duży i że numer 2 był już naprawdę dość ciemny. Więc tutaj trochę smutek, że jednak nie wziąłem 2. No, jest dla mnie dużo za jasny. W sensie kolor bardzo delikatnie się pojawia, ale jednak wolałbym, żeby to był inny odcień. Natomiast już jeżeli nie mówimy o tym, jak to się... jeżeli nie mówimy o samym odcieniu, to bronzer rozkłada się bardzo ładnie. Zero takich jakby przeskoków, prześwitów, jakkolwiek chcemy to nazywać. I cera pod nim jest mega, mega jedwabista. On tak bardzo wygładza. Tak samo zresztą jak puder. Więc w tym wypadku no jest fajnie, natomiast no, żałuję jednak, że nie zamówiłem odcienia ciemniejszego. I tak naprawdę nie wiem, co teraz z tym produktem zrobić, czy trzymać go w kuferku. Dla kogoś to będzie mega, mega blady. Czy go odsprzedać, bo równie dobrze mogę ciemniejsze bronzery nakładać po prostu bardzo delikatnie i również uzyskać delikatny efekt na bladej skórze, ewentualnie wiecie, nakładać po prostu ciemniejszy puder jako bronzer. Czy powinienem go właśnie trzymać dla takiej osoby, czy po prostu go odsprzedać i zamówić sobie ten ciemniejszy? Będę musiał się nad tym zastanowić. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o formułę, formuła jest jak najbardziej ok. Troszeczkę żałuję, że zamówiłem tak jasny odcień, bo naprawdę praktycznie się nie pokazuje na mojej skórze. No ale tak naprawdę, co mogę wam powiedzieć w tym odcinku? Bo to będzie już tak naprawdę koniec. Przedostawaliśmy sobie te dwa produkty i więcej nic innego w tym odcinku robić nie chciałem. Jeżeli chodzi o róż, róż jest spoko. Jak widzicie, na mojej twarzy się ładnie rozłożył, ale znowu nie jest niczym rewolucyjnym. Ja jestem fanem Charlotte Tilbury i po prostu kolekcjonuję trochę też te kosmetyki. Natomiast wszystkim innym konsumentom, którzy patrzą troszeczkę na swój budżet inaczej i przeznaczają te pieniądze rozsądnie na kosmetyki, to wiecie, równie dobrze zwykła szminka wam da podobny efekt i też będą inne balsamy koloryzujące tego typu w drogerii, które wiecie, zrobią dla was to samo. Jeżeli chodzi o bronzer z kolei, myślę, że w to już byłoby bardziej warto zainwestować, paradoksalnie do tego, co się dzieje na mojej twarzy. Uważam, że to jest fajny produkt do zainwestowania, dlatego że formuła już znam ją z pudru i jako, że nie lubię go zbytnio na środku twarzy do pudrowania, to on mi się właśnie bardzo podoba na bokach twarzy. I dlatego też właśnie postanowiłem zakupić ten bronzer, bo jakby bronzer leci raczej na boki twarzy. Rozkłada się ładnie, nie robi plam, ładnie się blenduje i robi, wiecie, skóra po prostu pod nim jest taka bardzo gładka, no i też jest duży, więc jeżeli macie ochotę i szukacie dla siebie fajnego bronzera, to mogę wam ten polecić pod warunkiem, że weźmiecie sobie kolor drugi. Chyba że jesteście dużo jaśniejsi ode mnie, to wtedy ta jedynka być może się będzie u was sprawdzać. Mam nadzieję, że być może to będzie mój kolor zimowy, a prócz po prostu przy następnym jakimś zamówieniu nowości z Charlotte zamówię sobie kolor ciemniejszy. Natomiast no ja nie trafiłem z tym kolorem, więc aktualnie czuję się po prostu jakbym zmarnował trochę te pieniądze. Ale no cóż, przynajmniej będziecie wiedzieli, bo ja też nie widziałem praktycznie u nikogo, kto by testował kolor 1, więc nie mogłem dokładnie w tych filmikach z recenzjami podjąć decyzji, jaki kolor potrzebuję. Jeżeli byliście ciekawi tego produktu, to przynajmniej teraz będziecie wiedzieli, że jedynka jest za blada.
Więc tak, to było na tyle. Troszeczkę jestem taki po dzisiejszym odcinku, ale no, wiecie, nie zawsze się trafia na same hity, czasami są też te mniej udane wybory. Płaczę naprawdę nad moim portfelem. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o ustawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takich więcej. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.